cieniu gilotyny, który złowrogo rozciągał się na burzliwym krajobrazie późnego XVIII wieku, rewolucja francuska, wir społecznych i politycznych przewrotów, pochłonęła Francję w latach 1789 do 1799. Ten okres, oznaczony głębokim niepokojem i nieustającym brzękiem gilotyny, oszczędził niewielu w swoim dążeniu do radykalnej zmiany. Wyobraź sobie terror życia w Paryżu, epicentrum rewolucji, gdzie powietrze było gęste od podejrzeń, a ulice rozbrzmiewały krzykami „Wolność, równość, braterstwo”. Jednak wśród tych krzyków czaił się bardziej złowieszczy podtekst. Okres terroru, na czele którego stał Maksymilian Robespierre i Komitet Bezpieczeństwa Publicznego od 1793 do 1794, widział ponad 17 tysięcy oficjalnie sankcjonowanych egzekucji, nie wspominając o niezliczonych innych, którzy zginęli w więzieniach lub bez procesu. Czy możesz pojąć paraliżujący strach przed doniesieniem przez sąsiada lub przerażenie na widok ukochanych, wleczeni na mękę przez bezlitosną, narodową brzytwę? Rewolucja, początkowo dążenie do wolności, szybko przerodziła się w rzeź podejrzeń i tyranii. Nazwiska takie jak Georges Danton i Ludwik XVI, kiedyś potężne, teraz służyły jako przypomnienie o kruchości życia i władzy. Czy ty, czy ja moglibyśmy przetrwać ten nieustający pogrom wrogów rewolucji? Szanse były niebezpiecznie nikłe. Powietrze było wypełnione retoryką rewolucji, lecz pod nią czaił się wyrok śmierci za nawet najmniejszy dysydent. Jak zauważył Joseph Louis Lagrange, znany matematyk tamtej epoki, po egzekucji swojego kolegi Antoine'a Lavoisiera, ojca współczesnej chemii, wystarczyła im chwila, aby ściąć tę głowę, a 100 lat może nie wydać kolejnej takiej. To ponure przemyślenie trafnie oddaje tragiczną stratę geniuszu i bezsensowną destrukcję życia, która była kwintesencją rewolucji francuskiej. Dołącz do nas w podróży przez niepewny krajobraz rewolucji francuskiej, odkrywając opowieści o tych, którzy zginęli pod jej ostrzem i tych, którzy dzięki szczęściu lub przebiegłości uniknęli jej śmiertelnego uścisku. Witamy w dzienniku Juliusza Cezara. Cienie i gilotyny. Nieujawniony okres terroru. Okres terroru, okres niespotykanej brutalności podczas rewolucji francuskiej, trwał od 5 września 1793 roku do 28 lipca 1794 roku. Orkiestrowany przez Komitet Bezpieczeństwa Publicznego, przekształcił rewolucję z walki o wolność w epokę nieustającego prześladowania i strachu. Początek tej ery można prześledzić do prawa o podejrzanych, uchwalonego we wrześniu 1793 roku, które poszerzyło zakres aresztowań na podstawie ogólnych zarzutów antyrewolucyjnych działań. Trybunały rewolucyjne, pozbawione sprawiedliwych praktyk sądowych, widziały ponad 500 tysięcy aresztowań z szacowaną liczbą od 17 tysięcy do 40 tysięcy egzekucji. Wśród straconych były takie znaczące postacie jak Georges Danton, czołowy rewolucjonista, który początkowo popierał terror, tylko by paść jego ofiarą 5 kwietnia 1794 roku. Jego ostatnie słowa: „Moim jedynym żalem jest to, że odchodzę przed tym szczurem Robespierrem”, odbiły ironię losu, jaki spotkał wielu rewolucjonistów. Terror nie ograniczał się tylko do Paryża. W regionie Wandei trwała brutalna wojna domowa między siłami rewolucyjnymi a zwolennikami monarchii. Represje były bezlitosne i zapamiętane ze względu na swoją dzikość. Całe wsie były masakrowane w tym, co niektórzy historycy opisują jako protoludobójstwo. W Lyonie ponad 2000 osób zostało straconych po tym, jak miasto zbuntowało się przeciwko rządowi Jakobinów. Miasto zostało nawet na krótko przemianowane na Ville-Affranchie, wyzwolone miasto, jako ponure przypomnienie jego kary. Generał François-Joseph Westermann w swoim raporcie do konwentu po stłumieniu rebelii zimno napisał: „Zmiażdżyłem dzieci pod kopytami koni, masakrowałem kobiety, drogi są zasiane trupami. To brutalne stłumienie skutkowało masowymi egzekucjami i często uważane jest za jedno z pierwszych nowoczesnych ludobójstw”. Terror był również świadkiem narodzin Trybunału Rewolucyjnego, narzędzia zaprojektowanego do przyspieszenia procesu sprawiedliwości lub tego, co uchodziło za sprawiedliwość w tych burzliwych czasach. Szybkie
i często arbitralne wyroki Trybunału nie pozostawiały miejsca na sprawiedliwy proces, a najmniejsze oskarżenie mogło przypieczętować czyjś los. Prawo 22 Prairial, uchwalone w czerwcu 1794 roku, dodatkowo przyspieszyło proces, skutecznie usuwając prawo do obrony dla oskarżonych o zbrodnie polityczne. To prawo zintensyfikowało krwawą łaźnię z prawie 14 tysiącami egzekucji w Paryżu w zaledwie 2 miesiące. Psychologiczny wpływ okresu terroru był głęboki i daleko sięgający. Rozkwitła kultura inwigilacji i donosicielstwa z sąsiadami obracającymi się przeciwko sobie, a nawet członkami rodziny zdradzającymi siebie nawzajem, aby uniknąć podejrzeń. Słynny cytat Bertranda Barrera, członka Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego, ujmuje tę erę paranoi. Drzewo wolności rośnie tylko wtedy, gdy jest podlewane krwią tyranów. Upadek Robespiera, ironicznie ofiary własnego dzieła, oznaczał koniec okresu terroru. Jego aresztowanie i egzekucja 28 lipca 1794 roku wraz z jego sojusznikami było świętowane przez wielu jako powrót do rozumu. Jednak blizny pozostawione przez ten okres były głębokie i trwałe. Francuski dramaturg i aktor Jean-Baptiste Clément później zastanawiał się: rewolucja pożera swoje dzieci, podsumowując tragiczną ironię terroru. Opowieść o gilotynie, symbol rewolucji i terroru. Gilotyna, niesławny aparat utożsamiany z rewolucją francuską, stoi jako surowy emblemat burzliwości tamtego okresu i jego podejścia do sprawiedliwości. Jej rola wykraczała poza zwykłe narzędzie egzekucji. Stała się symbolem równości w śmierci i ponurym przypomnieniem o konsekwencjach dysydentów. Geneza gilotyny sięga doktora Josepha Ignace'a Guillotina, który w 1789 roku zaproponował bardziej humanitarną metodę egzekucji. Wbrew powszechnemu przekonaniu, Guillotin ani nie wynalazł, ani nie został stracony przez tę maszynę. Faktyczny aparat prawdopodobnie zaprojektował Antoine Louis, a zbudował niemiecki inżynier Tobias Schmidt. Pierwsza egzekucja przy użyciu gilotyny miała miejsce 25 kwietnia 1792 roku, kiedy to rozbójnik Nicolas Jacques Pelletier został stracony w Paryżu. Debiut gilotyny spotkał się z mieszanymi reakcjami. Niektórzy uważali ją za nieprzyjemnie efektywną, podczas gdy inni postrzegali ją jako demokratyzację kary śmierci, odejście od bardziej okrutnych metod zarezerwowanych dla pospólstwa. Przygotowanie do egzekucji gilotyną było procesem nasyconym rytuałem i spektaklem. Więźniowie, w tym król Ludwik XVI i królowa Maria Antonina, byli zwykle przetrzymywani w więzieniu Conciergerie w Paryżu. W dniu egzekucji byli paradowani ulicami w otwartych wozach, pozwalając publiczności wyśmiewać i szydzić. Te wozy, znane jako tambrele, stały się makabrycznym, ikonicznym aspektem procesu gilotyny. 21 stycznia 1793 roku egzekucja Ludwika XVI była szczególnie ważnym wydarzeniem z szacowaną liczbą 100 tysięcy widzów. Król przed uciszeniem przez ostrze rzekomo oświadczył: umie niewinny wszystkich przypisanych mi zbrodni. Przebaczam tym, którzy doprowadzili do mojej śmierci i modlę się do Boga, aby krew, którą zaraz przelacie, nigdy nie spadła na Francję. Rola kata była dziedziczna i często postrzegana z mieszanką strachu i fascynacji. Charles Henry Sanson, najsłynniejszy kat rewolucji, nadzorował egzekucję króla Ludwika XVI w 1793 roku. Sanson pochodził z długiej linii katów, zawód przekazywany przez pokolenia. Jego kadencja obejmowała egzekucję tysięcy osób, w tym królowej Marii Antoniny i rewolucyjnych liderów takich jak Georges Danton i Maximilien Robespierre. Jedna z najciekawszych anegdot związanych z gilotyną dotyczy egzekucji Ludwika XVI. Gdy ostrze opadło, niektórzy widzowie rzucili się, aby namoczyć swoje chusteczki we krwi króla jako makabryczną pamiątkę. Podobnie po egzekucji Charlotte Corday, która zamordowała Jean-Paula Marata, jeden ze świadków rzekomo uderzył jej odciętą głowę, powodując odruchowe zaczerwienienie. Zjawisko, które zaintrygowało naukowców i publiczność. Gilotyna stała się centralnym punktem publicznych egzekucji, zwłaszcza podczas okresu terroru, od 1793 do 1794 roku. To właśnie w tym okresie gilotyna była najbardziej aktywna,
z tysiącami ofiar padającymi pod jej ostrze. Place de la Révolution, obecnie Place de la Concorde, było głównym miejscem tych egzekucji w Paryżu. Gilotyna ze swoją szybką i bezosobową naturą była postrzegana jako egalitarna forma śmierci, wymazująca różnice między szlachtą a pospólstwem. W miarę jak rewolucja wygasała, tak samo zmniejszała się częstotliwość egzekucji gilotyną. Jednakże dziedzictwo gilotyny przetrwało długo po rewolucji. Pozostała standardową metodą sądowej egzekucji we Francji aż do zniesienia kary śmierci w 1981 roku. Ostatnia egzekucja przy użyciu gilotyny miała miejsce w 1977 roku, co dla wielu jest zaskakującym faktem. Cienie choroby. Choroba i uzdrowienie w czasach rewolucji. Pod koniec XVIII wieku, gdy rewolucja francuska wstrząsała fundamentami społeczeństwa, równie groźnym przeciwnikiem ludzi była choroba. Ta era, przyćmiona medyczną ignorancją i szerzącymi się infekcjami, widziała niezliczone straty życia nie tylko z powodu politycznych zamieszek, ale i milczącego zabójcy, jakim była choroba. Ospa prawdziwa, wielka plaga tamtych czasów, dziesiątkowała ludność bez wyjątku. Mimo że Edward Jenner wprowadził pierwszą szczepionkę przeciwko ospie w 1796 roku, szeroko rozpowszechniony sceptycyzm i powolne rozprzestrzenianie się wiedzy przeszkodziły jej natychmiastowemu wpływowi. Wielu, w tym wpływowe postacie takie jak Voltaire, który cierpiał na ospę, ubolewało nad spustoszeniami choroby, mówiąc: lekarze wlewają leki, o których wiedzą niewiele, aby leczyć choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, do ludzi, o których wiedzą nic. Gruźlica, czyli suchoty, była kolejnym nieubłaganym zabójcą. Paryż, serce rewolucyjnego zapału, był miejscem, gdzie choroba ta rozprzestrzeniała się najbardziej. Zatłoczone przedmieścia miasta, pełne ubogiej ludności żyjącej w nędznych warunkach, były żyznym gruntem dla rozprzestrzeniania się tej śmiertelnej choroby układu oddechowego. Poeta André Chénier, który padł ofiarą gilotyny w 1794 roku, był znaną postacią cierpiącą na tę chorobę, a jego zdrowie szybko się pogarszało w wilgotnych, zatłoczonych więzieniach. Szpitale, takie jak paryski Hôtel Dieu, były mniej centrami uzdrawiania, a bardziej magazynami chorób. Były przepełnione i pozbawione podstawowej higieny, często prowadząc do zakażeń krzyżowych wśród pacjentów. Praktyki medyczne były wciąż zdominowane przez archaiczne metody, w tym upuszczanie krwi, promowane przez prominentnych chirurgów, takich jak Antoine Louis. Louis, mimo swojego postępowego zaangażowania w rozwijanie gilotyny jako bardziej humanitarnej metody egzekucji, paradoksalnie przestrzegał tych przestarzałych praktyk medycznych. Wojny napoleońskie przyniosły kolejny wymiar kryzysu zdrowotnego – rozprzestrzenianie się tyfusu. Wielka armia, kiedyś symbol francuskiej potęgi wojskowej, została zdziesiątkowana nie na polu bitwy, ale przez chorobę podczas kampanii rosyjskiej w 1812 roku. Napoleon sam ubolewał: zabiłem 200 tysięcy ludzi ołowiem i żelazem, ale zabiłem milion ludzi zimnem i głodem. Epidemia tyfusu, która przeszła przez szeregi, była świadectwem śmiertelnej interakcji wojny i choroby. Leczenie chorób psychicznych w tym okresie zobaczyło początki humanitarnego podejścia, prowadzonego przez postacie takie jak Philippe Pinel. Jego rewolucyjny akt odpięcia pacjentów w szpitalu Bicêtre w 1793 roku był znaczącym krokiem w kierunku nowoczesnej opieki psychiatrycznej. Przekonanie Pinela, że to nie mała sztuka odpowiednio podawać leki, ale jest to sztuka znacznie trudniejsza i trudniejsza do zdobycia, aby wiedzieć, kiedy zawiesić lub całkowicie je pominąć, stanowiło punkt zwrotny w leczeniu osób psychicznie chorych. Poród również był pełen niebezpieczeństw. Jean-Louis Baudeloque, którego wiedza z zakresu położnictwa była renomowana, dokonał znaczących wkładów swoim podręcznikiem położnictwa. Jednak brak zrozumienia w zakresie higieny i wysokie ryzyko zakażeń, takich jak gorączka połogowa, oznaczało, że poród pozostawał ryzykowną drogą dla wielu kobiet. Szpitale wojskowe tej ery były ponurymi odbiciami prymitywnego stanu opieki medycznej. Te placówki, często pośpiesznie zorganizowane i źle wyposażone, były zalewane przez żołnierzy cierpiących na rany i choroby. Brak praktyk antyseptycznych i prymitywny stan chirurgii oznaczały, że przeżycie często zależało bardziej od przypadku niż od interwencji medycznej. Otchłań asygnatów.
gospodarcze zawirowania we Francji rewolucyjnej. W kronikach rewolucji francuskiej rozgrywa się opowieść o wysokich ambicjach i surowych realiach gospodarczych. Centralnym punktem tej narracji jest historia asygnatów, papierowej waluty wydawanej podczas rewolucji, która stała się symbolem gospodarczej niestabilności i upadku monetarnego, który trapił Francję i pogarszał cierpienie jej obywateli. Początkowo pomyślane jako tymczasowe rozwiązanie w kwietniu 1790 roku, asygnaty były początkowo obligacjami, zabezpieczonymi skonfiskowanymi majątkami kościelnymi, co samo w sobie było rewolucyjnym aktem. Decyzja rządu o wydaniu 400 milionów liwrów wartości asygnatów była desperacką próbą stabilizacji narodowego długu. Jednak nieustające wymogi wojny i wewnętrzne konflikty szybko przekształciły te obligacje w regularną walutę. Rosnące wydatki rewolucji doprowadziły do niekontrolowanego druku. Z ponad 45 miliardami liwrów asygnatów w obiegu do 1795 roku, co stanowiło oszałamiające eskalacje od pierwotnego wydania. To nieograniczone drukowanie doprowadziło do galopującej inflacji, zjawiska trafnie opisanego przez brytyjskiego męża stanu Edmunda Burke'a w 1790 roku. Są zmuszeni stać się tyranami, aby utrzymać się jako oszuści. Do 1796 roku inflacja wymknęła się spod kontroli. Asygnaty straciły 99% swojej wartości, pogrążając francuską gospodarkę w chaosie. Ceny poszybowały w górę, a koszty życia stały się nieznośne dla zwykłych ludzi. Arthur Young, angielski pisarz podróżujący po Francji w tym okresie, zauważył: jajko, które kiedyś kosztowało 1 sou, teraz kosztuje 5 franków. Ta inflacja miała katastrofalny wpływ na francuską ludność, szczególnie na biednych mieszkańców miast i klasę średnią. Cena chleba, podstawy francuskiej diety, wzrosła poza zasięg wielu. Targowiska Paryża, niegdyś tętniące centra handlu, stały się arenami niezadowolenia i rozpaczy. Dziennikarze tamtych czasów, tacy jak Madame Roland, kronikowali trudy życia codziennego, lamentując: ulice Paryża wypełniają się krzykami nieszczęścia. Gospodarcza niestabilność spowodowana upadkiem asygnatów również napędzała niepokoje społeczne. Notoryczne zamieszki chlebowe z 1795 roku były bezpośrednią reakcją na rosnące ceny żywności i powszechny głód. Zamieszki te podkreślały desperację ludności, zmaga się z namacalnymi konsekwencjami fiskalnej polityki ich rządu. Wpływ upadku asygnatów wykraczał poza centra miejskie. Również wiejska Francja odczuła skutki inflacji. Rolnicy zmagali się, gdy ceny ich towarów nie nadążały za rosnącymi kosztami niezbędności. Dewaluacja asygnatów zakłóciła tradycyjne relacje gospodarcze, rodząc urazę i podejrzliwość między mieszkańcami miast a społecznościami wiejskimi. Historyk Georges Lefebvre zauważył ironię tej sytuacji, stwierdzając: rewolucja, która miała wyzwolić chłopów, ostatecznie ich zubożyła. Wśród tego ekonomicznego chaosu pojawiły się alternatywne waluty i systemy barterowe, ponieważ ludzie starali się ominąć niewiarygodne asygnaty. W niektórych regionach lokalne władze nawet wprowadziły własne waluty, co świadczyło o malejącym wpływie rządu centralnego i palącej potrzebie stabilności gospodarczej. Próby rządu stabilizacji sytuacji, takie jak kontrola cen i wprowadzenie maksimum, często miały odwrotny skutek, nasilając braki i prowadząc do rozkwitu czarnego rynku. François-Nicolas Léonard Buzot, deputowany z partii żyrondystów, zaobserwował: maksimum, zamiast powstrzymać drożyznę rzeczy, ją zwiększa. Jest źródłem tysiąca zamieszek. Upadek monetarny miał również głębokie skutki polityczne. Gospodarcze trudności podważyły zaufanie do rządu rewolucyjnego, napędzając dysydentów i przyczyniając się do politycznej niestabilności charakterystycznej dla tej epoki. Stanowiły one żyzny grunt dla kontrrewolucyjnych sentymentów i zaostrzały podziały wewnątrz frakcji rewolucyjnych. Echa z lochów, problem przepełnionych więzień we Francji rewolucyjnej. W burzliwych latach rewolucji francuskiej od 1789 roku do 1799 roku więzienia Francji były świadkami ponurej rzeczywistości, dalekiej od wyniosłych ideałów wolności, równości, braterstwa.
Wzrost liczby uwięzień, napędzany przez radykalne polityki tamtych czasów, przekształcił te zakłady karnych w przepełnione nędzą i rozpaczą nory. Prawo o podejrzanych, uchwalone 17 września 1793 roku, drastycznie rozszerzyło podstawy do aresztowania, wypełniając więzienia po brzegi. Historyczne zapisy sugerują, że sam w Paryżu liczba więźniów wzrosła z około 1000 na początku 1793 roku do ponad 4000 pod koniec tego roku. Więzienia takie jak Bastylii, szturmowane na początku rewolucji, i La Conciergerie, stały się symbolami ciemniejszej strony rewolucji. La Conciergerie w szczególności widziała ciągły napływ więźniów z postaciami takimi jak królowa Maria Antonina i przywódcy żyrondyści wśród jej niesławnych mieszkańców. W murach La Conciergerie ponad 1200 więźniów było wciskanych w przestrzenie zaprojektowane dla znacznie mniejszej liczby. Przeludnienie pogorszyło rozprzestrzenianie się chorób takich jak czerwonka i tyfus. Obserwator tamtych czasów, dziennikarz Jacques Hébert, opisał więzienie jako obrzydliwy loch, gdzie ludzkość jest tracona. Rozprzestrzenianie się chorób w takich ciasnych warunkach doprowadziło do dewastującej śmiertelności. Pływające więzienne hulki, czyli pontony, były szczególnie straszliwym aspektem systemu więziennego. W Rochefort pontony, takie jak Les Deux Associés, trzymały więźniów w warunkach tak okropnych, że współczesne raporty porównywały je do pływających piekieł. Śmiertelność na tych statkach była zdumiewająca, ze śmierciami często przewyższającymi liczbę ocalałych. Więzień na jednym z tych statków, Jean-Baptiste Louvet de Couvray, opowiadał: żywi zazdrościli martwym ich ucieczki od tej agonii. Kobiety nie były zwolnione z surowych realiów uwięzienia. Placówki takie jak Salpêtrière, przekształcone w celu przetrzymywania kobiet, były przepełnione i pozbawione podstawowych potrzeb. Więźniowie polityczni, tacy jak Charlotte Corday, która była przetrzymywana w Conciergerie przed swoją egzekucją za zamordowanie Marata, zmagały się z takimi samymi ponurymi warunkami jak więźniowie mężczyźni. Psychologiczny ciężar na więźniach był ogromny. Poeta André Chénier, który marnował się w więzieniu Saint-Lazare przed swoją egzekucją w 1794 roku, wyraził rozpacz uwięzionych w swoich pismach: widziałem lata mojej młodości znikające bez chwały, w horrorze lochów. Atmosfera w tych więzieniach była jedną z ciągłego strachu, ponieważ wielu więźniów oczekiwało na proces i możliwą egzekucję. Szlachta, duchowieństwo i zwykli ludzie dzielili ograniczone przestrzenie więzień, takich jak Saint-Lazare. Książę de Saint-Simon, uwięziony wraz ze zwykłymi przestępcami, pisał o dziwnej koleżeństwie, które rozwijało się wśród więźniów zjednoczonych w cierpieniu. Codzienna walka o przetrwanie przekraczała klasy społeczne w murach tych więzień. W więzieniu La Force śmiertelność z powodu chorób i złych warunków była ponurym świadectwem zaniedbania więźniów. Setki zmarły, a ich śmierć była cichym oskarżeniem rewolucji o lekceważenie tej samej ludzkości, którą rzekomo miała bronić. W cieniu wolności, splątane sieci rewolucji francuskiej. Rewolucja francuska, okres oznaczony sejsmicznymi przesunięciami w politycznych i społecznych paradygmatach, była prawdziwą szachownicą zmieniających się sojuszy i zdrad. Rewolucja, która rozpoczęła się w 1789 roku, szybko przekształciła się w złożoną bitwę ideologii z różnymi frakcjami walczącymi o władzę i wpływy. Centralnym punktem tej sieci byli Jakobini, grupa początkowo zjednoczona w rewolucyjnym zapał. Znaczący członkowie jak Maksymilian Robespierre, Georges Danton i Jean-Paul Marat uosabiali rozbieżne ścieżki wewnątrz klubu. Fragmentacja Jakobinów, napędzana przez sprzeczne wizje przyszłości Francji, uosabiała polityczną zmienność epoki. Sztywne przestrzeganie ideałów rewolucyjnych przez Robespierre'a coraz bardziej kolidowało z bardziej pragmatycznym podejściem Dantona, zapowiadając śmiertelną konfrontację. Upadek Georgesa Dantona, niegdyś tytana rewolucji, jest przykładem zdradliwej natury tych politycznych sojuszy. Danton, kluczowa postać na wczesnym etapie rewolucji i siła napędowa obalenia monarchii, znalazł się w konflikcie z Robespierre'em co do kierunku rewolucji. Proces i egzekucja Dantona i jego sojuszników, w tym Camilla Desmoulins, 5 kwietnia 1794 roku, oznaczały znaczący punkt zwrotny.
Słynne ostatnie słowa Dantona: jedynym moim żalem jest to, że umieram przed tym szczurem Robespierrem, odzwierciedlały gorzki koniec niegdyś potężnego sojuszu. Los żyrondystów dodatkowo ilustruje niebezpieczeństwa politycznego manewrowania podczas rewolucji. Początkowo sprzymierzeni z Jakobinami, ich umiarkowana postawa i sprzeciw wobec eskalacji przemocy zraziły ich od dawnych sojuszników. Egzekucja czołowych żyrondystów, jak Jacques-Pierre Brissot w październiku 1793 roku, sygnalizowała wzrost wpływów Jakobinów i bezwzględność, z jaką milczano dysydentów. Atmosfera w klubie Jakobinów i Komitecie Bezpieczeństwa Publicznego była pełna ciągłych podejrzeń i strachu. Prawo podejrzanych, drakoński środek prowadzący do masowych czystek, przekształciło polityczną rywalizację w śmiertelną grę. Prawo to ułatwiało aresztowania i egzekucje tysięcy, często na najbardziej nikłych pretekstach, ponieważ paranoja przenikała rewolucyjny rząd. Upadek Robespierra i jego następująca egzekucja 28 lipca 1794 roku podczas reakcji termidoriańskiej był dramatycznym przykładem zdradliwej natury rewolucyjnej polityki. Kiedyś mistrz politycznego manewrowania, nieustanne czystki i dyktatorskie tendencje Robespierra ostatecznie zraziły jego sojuszników, prowadząc do jego upadku. Jego egzekucja, podobnie jak te, które zorganizował, była szybka i bezlitosna, surowym przypomnieniem o nieprzebaczającym politycznym krajobrazie rewolucji. Paryż, serce rewolucji, był kotletem politycznej intrygi i manewrowania. Kawiarnie i salony miasta brzęczały rewolucyjną retoryką i spiskowaniem, gdzie sojusze tworzono i rozwiązywano w szybkim tempie. Ulice Paryża były świadkami wzlotów i upadków postaci politycznych, każda manewrująca o dominację w ciągle zmieniającej się fali rewolucyjnej. Wpływ tych zmieniających się sojuszy nie ograniczał się tylko do elity politycznej, ale przenikał wszystkie poziomy społeczeństwa. Gilotyna, wszechobecna na publicznych placach, stała się ponurym przypomnieniem stawki zaangażowania. Egzekucja Charlotte Corday, która zamordowała Jean-Paula Marata w jego kąpieli w lipcu 1793 roku i została zgilotynowana 4 dni później, podkreśliła osobiste ryzyko w arenie politycznej. Jej słowa przed egzekucją: zabiłam jednego człowieka, aby uratować 100 tysięcy, oddźwiękiwały napiętą i desperacką naturę tamtych czasów. Głód i trudności, walka gospodarcza rewolucji francuskiej. Rewolucja francuska, przełomowy moment w historii, była odpowiedzią zarówno na kryzys gospodarczy, jak i na polityczne uciskanie. Lata 80. XVIII wieku, zwłaszcza lata poprzedzające 1789 rok, były naznaczone ciężkimi kłopotami rolniczymi. Seria niesprzyjających warunków klimatycznych osiągnęła punkt kulminacyjny w katastrofalnej zimie 1788 roku, niszcząc uprawy i powodując powszechny głód. Cena chleba, podstawy diety Francuzów, poszybowała w górę. W Paryżu koszt bochenka chleba wzrósł do tego stopnia, że pochłaniał prawie 90% dziennego wynagrodzenia robotnika. Okres ten głodu był pogorszony przez systemowe wady gospodarcze. Udział Francji w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych wyczerpał królewskie skarbce, prowadząc do zwiększenia opodatkowania, które ciężko obciążało chłopstwo i miejską biedotę. Ponadto archaiczny system feudalny z jego uciążliwymi opłatami pozostawił niewielki nadmiar dla rolników. Właśnie w tym czasie Ludwik XVI, świadomy narastającego kryzysu, zwołał Stany Generalne w 1789 roku. Decyzja, która ustawiła scenę dla rewolucji. Centra miejskie, zwłaszcza Paryż, były kotletem niezadowolenia. Klasa robotnicza, borykająca się zarówno z bezrobociem, jak i wzrastającymi cenami żywności, znalazła się w rozpaczliwej sytuacji. Marsz kobiet na Wersal 5 października 1789 roku był bezpośrednim wynikiem tej desperacji. Tysiące kobiet, oburzone brakiem chleba, maszerowały do Wersalu, konfrontując króla i sygnalizując powszechne niezadowolenie, które przenikało Francję. Na obszarach wiejskich sytuacja była równie ponura. Lato 1789 roku, znane jako Wielki Strach, widziało falę chłopskich buntów na wsi. Wywołane plotkami o arystokratycznym spisku na głodzenie ludności, te bunty widziały chłopów uzbrajających się i atakujących dwory.
System feudalny został symbolicznie zdemontowany w tym okresie z dekretami sierpnia znoszącymi wiele jego prawnych uprawnień. Kłopoty gospodarcze rewolucji wykraczały poza rolnictwo. Przemysły, zwłaszcza sektor tekstylny, zostały mocno uderzone. Bezrobocie wzrosło, a inflacja pogorszona przez emisję waluty asygnata w 1789 roku zmniejszyła siłę nabywczą zwykłych ludzi. Jak trafnie to ujął markiz de Mirabeau, kiedy ludzie nie będą mieli już nic do jedzenia, będą jedli bogatych. Początkowe etapy rewolucji niewiele zrobiły, aby złagodzić te wyzwania gospodarcze. Cywilna konstytucja duchowieństwa w 1790 roku i sprzedaż ziem kościelnych były radykalnymi krokami, ale również doprowadziły do dalszych społecznych i religijnych niepokojów. Reformy gospodarcze, choć mające na celu stabilizację sytuacji, często miały mieszane skutki. Obserwacja Maksymiliana Robespierre'a: sekret wolności leży w edukowaniu ludzi, podczas gdy sekret tyranii polega na utrzymywaniu ich w niewiedzy, podkreśla szersze dynamiki w grze podczas rewolucji. Trudności gospodarcze nie były tylko tłem, ale katalizatorem, który napędzał rewolucyjny zapał i kształtował przebieg wydarzeń. Pomimo różnych reform, w tym prób kontroli cen ziarna i racjonowania podczas bardziej radykalnych faz rewolucji, sytuacja gospodarcza pozostała niepewna. Wprowadzenie asygnata, początkowo zapewniającego bodziec fiskalny, ostatecznie doprowadziło do hiperinflacji, pogłębiając trudności gospodarcze. Cień gilotyny. Wojna klasowa w rewolucji francuskiej. Rewolucja francuska, która rozgrywała się między 1789 a 1799 rokiem, dramatycznie przekształciła społeczny i polityczny krajobraz Francji. Był to okres oznaczony ostrym konfliktem klasowym, gdzie prawo urodzenia i pochodzenie, niegdyś waluta władzy i przywilejów, stały się obciążeniami, które mogły prowadzić do gilotyny. Przedrewolucyjna Francja była społeczeństwem głęboko zakorzenionym w feudalnych hierarchiach, podzielonym na trzy stany. Pierwszy – duchowieństwo, drugi – szlachta i trzeci – pospólstwo. Duchowieństwo i szlachta cieszyły się rozległymi przywilejami, w tym zwolnieniami z wielu podatków, co pogłębiało ciężary trzeciego stanu. Ta dysproporcja podsyciła ogień rewolucji, prowadząc do przełomowego momentu 14 lipca 1789 roku, kiedy rewolucjoniści zaatakowali Bastylię, symbol władzy królewskiej. Zniesienie feudalizmu 4 sierpnia 1789 roku przez Zgromadzenie Narodowe było śmiercią starego porządku społecznego. Tytuły szlacheckie zostały zniesione, zapowiadając nową erę domniemanej równości. Jednak to podczas terroru, od września 1793 do lipca 1794 roku, pod Komitetem Bezpieczeństwa Publicznego, wojna klasowa osiągnęła swój brutalny szczyt. Szlachta i duchowieństwo były rutynowo celem ataków, ich pochodzenie lub zawód wystarczały, by przypieczętować ich los. Gilotyna, egalitarny instrument śmierci, stała się ikoną tego nowego porządku. Egzekucja króla Ludwika 16-21 stycznia 1793 roku i jego żony, Marii Antoniny, 16 października tego samego roku, były przełomowymi wydarzeniami. Te egzekucje, zwłaszcza Ludwika XVI, po procesie, który oskarżył go o spisek przeciwko publicznej wolności i ogólnemu bezpieczeństwu, symbolizowały upadek monarchii i powstanie republiki. Wśród szlachty, która stanęła przed gilotyną, był książę Orleanu, Ludwik Filip de Gungdu, który początkowo popierał rewolucję i nawet zmienił swoje imię na Filip Równość. Głosował za śmiercią Ludwika XVI, swojego kuzyna, ale to nie uchroniło go przed gilotyną w listopadzie 1793 roku. Szlachta stanęła przed surowym wyborem – uciec lub stawić czoła gniewowi rewolucji. Wiele osób wybrało wygnanie w ruchu znanym jako emigracja. Ci, którzy zostali, często żyli w strachu przed donoszeniem, szczególnie po ustawie o podejrzanych we wrześniu 1793 roku, która rozszerzyła podstawy do aresztowań. Nawet postacie takie jak Antoine Lavoisier, ojciec współczesnej chemii, nie zostały oszczędzone, stracone w 1794 roku, co doprowadziło do często cytowanej uwagi: Republika nie potrzebuje naukowców.
Kościół, niegdyś filar starego reżimu, również stanął w obliczu radykalnych przewrotów. Cywilna konstytucja kleru z 1790 roku, która podporządkowała Kościół państwu, doprowadziła do głębokiego rozłamu. Kapłani i zakonnice byli zmuszeni wybrać między lojalnością wobec państwa a Watykanem. Wielu z nich doświadczało prześladowań lub egzekucji za swoje wybory. Ten okres widział dechrystianizację Francji z profanacją kościołów i niszczeniem ikon religijnych. Rewolucja dążyła do zniszczenia nie tylko władzy, ale i samej pamięci o starym reżimie. Ulice zmieniały nazwy, posągi były burzone, a nowy republikański kalendarz, wprowadzony w 1793 roku, usuwał chrześcijańskie odniesienia z miary czasu. Rewolucjoniści dążyli nie tylko do obalenia istniejącego systemu klasowego, ale do wymazania jego samej pamięci. Stwierdzenie Robespiera, że król musi umrzeć, aby kraj mógł żyć, oddaje istotę podejścia rewolucji do szlachty i duchowieństwa. Upadek tych klas nie był tylko manewrem politycznym, ale symbolicznym aktem reprezentującym narodziny nowego porządku społecznego opartego na zasadach egalitaryzmu. Grom nad Francją. Zamieszanie wojenne w czasie rewolucji. Rewolucja francuska, okres charakteryzujący się głębokimi społecznymi i politycznymi wstrząsami, został dodatkowo skomplikowany i wzmocniony przez serię inwazji zewnętrznych i wojen. Zaangażowanie Francji w te konflikty dodało warstw niebezpieczeństwa i niepewności, głęboko wpływając na życie jej obywateli i kształtując przebieg rewolucji. Początek rewolucji w 1789 roku zbiegł się z niepewną sytuacją międzynarodową. Francja, długo dominująca mocarstwo europejskie, była postrzegana z podejrzliwością i strachem przez sąsiadów. Egzekucja króla Ludwika XVI w styczniu 1793 roku stanowiła punkt zwrotny, gdyż monarchie w całej Europie coraz bardziej niepokoiły się rewolucyjnym zapałem rozprzestrzeniającym się z Francji. W odpowiedzi kilka europejskich mocarstw, w tym Austria, Prusy, Wielka Brytania i Hiszpania, utworzyły koalicję, aby powstrzymać, a jak się spodziewały, odwrócić rewolucyjną falę. Wojna pierwszej koalicji 1792-1797 była pierwszą główną serią konfliktów z udziałem rewolucyjnej Francji. Wczesne lata wojny były katastrofalne dla Francji. Jednak bitwa pod Valmy we wrześniu 1792 roku stanowiła punkt zwrotny. Pomimo bycia w mniejszości, francuskie siły, dowodzone przez generała Charlesa François Dumouriez'a i generała François Christophe'a Kellermana, odniosły znaczące zwycięstwo, wzmacniając morale Francuzów i umacniając kontrolę rewolucjonistów nad rządem, co słynnie ujęto w deklaracji Goethego. Od tego miejsca i od tego dnia rozpoczyna się nowa era w historii świata. W miarę postępu wojny losy wojskowe Francji falowały. Młody i ambitny generał Napoleon Bonaparte wyłonił się jako kluczowa postać w tych konfliktach. Jego pierwszy znaczący sukces wojskowy to oblężenie Toulonu w 1793 roku, gdzie wyparł brytyjskie siły okupujące francuski port. To zwycięstwo przyniosło mu awans na stopień generała brygady w wieku 24 lat. Wewnętrzny wpływ tych wojen był głęboki. Potrzeba dużej armii doprowadziła do wdrożenia levée en masse, masowej poborowej, ogłoszonej przez Konwent Narodowy w sierpniu 1793 roku. Ta polityka wezwała wszystkich zdolnych do służby mężczyzn do wstąpienia do armii i zmobilizowała całą populację w wysiłku wojennym, rewolucyjnym pojęciem w historii wojskowości. Wojna miała również znaczące implikacje gospodarcze. Ciągłe prowadzenie wojny pogorszyło kryzys finansowy, który częściowo napędzał rewolucję. Aby sfinansować wojnę, rząd uciekł się do drukowania więcej asygnatów, prowadząc do galopującej inflacji. To gospodarcze utrudnienie, połączone z trwającym konfliktem, dodało do nieszczęść francuskiej ludności. Jednym z najbardziej dramatycznych epizodów, łączących zewnętrzny konflikt i wewnętrzne zamieszanie, była wojna w Wandei 1793-1796, kontrrewolucyjne powstanie na zachodzie Francji. Ta wojna domowa była charakteryzowana wyjątkową brutalnością po obu stronach i skutkowała śmiercią setek tysięcy ludzi. Zewnętrzne konflikty ostatecznie zakończyły się wzrostem Napoleona Bonaparte do władzy.
Jego kampania włoska 1796-1797 przeciwko Austrii i jej sojusznikom przyniosła serię zwycięstw dla Francji i wzniosła Napoleona na pozycję znacznej władzy, przygotowując scenę dla jego ostatecznego zamachu stanu w 1799 roku. Inwazje zewnętrzne i wojny podczas rewolucji francuskiej dodały wymiar chaosu i cierpienia do już burzliwego okresu. Wyczerpywały zasoby, zbierały ofiary życia ludzkiego i podsycały ogień patriotyzmu oraz strachu, dalej komplikując rewolucyjną narrację. Echa oszustwa. Cenzura i propaganda we Francji rewolucyjnej. Rewolucja francuska, czas radykalnych społecznych i politycznych przewrotów, była również okresem nasilonej cenzury i propagandy. Te narzędzia kontroli były biegło wykorzystywane przez różne frakcje do kształtowania opinii publicznej, podsycania paranoi i rozpowszechniania dezinformacji, co znacząco przyczyniło się do chaosu i niebezpieczeństwa tamtego okresu. Cenzura początkowo używana przez monarchię do tłumienia opozycji została z entuzjazmem przyjęta przez rewolucyjnych przywódców. Komitet Bezpieczeństwa Publicznego pod przywództwem Maksymiliana Robespierre'a był szczególnie notoryczny w używaniu cenzury do stłamszenia opozycji i utrzymania kontroli. Gazety, pamflety i książki były poddawane ścisłej kontroli, a wiele z nich było zakazanych lub cenzurowanych za wyrażanie poglądów odbiegających od rewolucyjnej doktryny. Jednym z wyraźnych przykładów tej cenzury było traktowanie dramaturga Beaumarchaisa. Jego słynne dzieło, Ślub Figara, które satyryzowało arystokrację, początkowo było przyjmowane przez rewolucjonistów. Jednak gdy zmienił się polityczny nurt, Beaumarchais znalazł się w więzieniu w 1793 roku za swoje rzekome sympatie rojalistyczne, co pokazuje kapryśną naturę rewolucyjnej łaski. Propaganda w czasie rewolucji była wielowymiarowa i wszechobecna. Rząd intensywnie wykorzystywał sztukę, literaturę i gazety do propagowania rewolucyjnych ideałów i demonizowania postrzeganych wrogów. Jakobini w szczególności opanowali sztukę propagandy, używając gazet takich jak L'Ami du Peuple, redagowanych przez Jean-Paul Maratta, do rozpowszechniania swojego przekazu i zbierania poparcia. Ogniste artykuły i sensacyjne reportaże Maratta były kluczowe w rozniecaniu publicznego sentymentu przeciwko monarchii, a później przeciwko żyrondystom. Artyści tacy jak Jacques-Louis David odegrali znaczącą rolę w tworzeniu wizualnej propagandy epoki. Jego ikoniczny obraz, Śmierć Maratta, nie tylko upamiętniał Maratta jako męczennika rewolucji, ale także służył mobilizacji opinii publicznej przeciwko żyrondystom, którym Maratta zaciekle się sprzeciwiał. Użycie propagandy nie było ograniczone do Paryża. W całej Francji organizowano rewolucyjne festiwale i ceremonie publiczne, aby świętować nową republikę i promować rewolucyjne wartości. Wydarzenia te często obejmowały występy teatralne, przemówienia i wyświetlanie patriotycznych symboli, takich jak trójkolorowa flaga, wszystko zaprojektowane, aby wzbudzić w ludziach poczucie jedności i celu. Terror, trwający od 1793 do 1794 roku, przyniósł nasilenie zarówno cenzury, jak i propagandy. Ustawa z dnia 22 Prairiala, uchwalona w czerwcu 1794 roku, ułatwiła ściganie każdego oskarżonego o działalność kontrrewolucyjną, dalej ograniczając wolność słowa. Paranoja podsycana przez tę ustawę była nasilana przez wszechobecną propagandę, która często przedstawiała zwykłych obywateli jako wrogów państwa, jeśli nie byli jawnie popierający rewolucji. Ta atmosfera podejrzeń i strachu została żywo uchwycona w pamiętnikach Madame Roland, wybitnej sympatyczki żyrondystów, która przed swoją egzekucją w 1793 roku napisała: „O wolności, jakie zbrodnie są popełniane w Twoim imieniu”. Jej słowa odzwierciedlały uczucia wielu, którzy widzieli ideały rewolucji podważane przez same środki używane do ich obrony. Wpływ cenzury i propagandy wykraczał poza sferę polityczną. Tłumienie głosów dysydenckich i manipulowanie opinią publiczną przyczyniło się do klimatu nieufności i podziału, wystawiając obywatela przeciwko obywatelowi. Przypadek chemika Antoine'a Lavoisiera, straconego w 1794 roku, jest poruszającym przykładem. Pomimo jego wkładu naukowego,
Lavoisier padł ofiarą antyrojalistycznych nastrojów podsycanych przez propagandę z jego osiągnięciami naukowymi, zepchniętymi na drugi plan przez jego powiązania ze starym reżimem. Jego śmierć spowodowała lament „Republika nie potrzebuje uczonych”, ilustrując, jak rewolucyjny zapał często przysłaniał rozsądek i postęp. Ołtarze w ruinach, dekrystianizacja w czasie rewolucji francuskiej. Rewolucja francuska, tygiel radykalnych społecznych wstrząsów, zapoczątkowała również gorącą kampanię przeciwko Kościołowi, znaną jako dekrystianizacja. Ten ruch, osiągający szczyt między 1793 a 1794 rokiem, dążył do rozbicia wpływu Kościoła, wykorzenienia wieków starych praktyk i symboli religijnych na rzecz rewolucyjnych ideałów. Początek kampanii miał swoje korzenie w zaangażowaniu Kościoła z Ancien Régime. Cywilna konstytucja duchowieństwa w 1790 roku była pierwszym atakiem rewolucjonistów na Kościół, zapewniając kontrolę państwa nad sprawami religijnymi i konfiskując ziemie kościelne. Ten akt stworzył schizmę z wieloma księżmi, określanymi jako kapłani oporni, odmawiającymi przysięgi lojalności konstytucji. Konflikt nasilił się, gdy radykalni jakobini, zwłaszcza pod kierownictwem Maksymiliana Robespiera, zintensyfikowali antyreligijną krucjatę. Kościoły zostały pozbawione relikwii i obrazów. Katedra Notre-Dame w Paryżu została przekształcona w świątynię rozumu, symbolizując nowy świecki porządek. Proroctwo filozofa Denisa Diderota wydawało się spełniać: człowiek nigdy nie będzie wolny, dopóki ostatni król nie zostanie uduszony wnętrznościami ostatniego księdza. Jednym z najbardziej dramatycznych przejawów tego ruchu było Święto Rozumu 10 listopada 1793 roku. Odbywające się w zdekonsekrowanej Notre Dame przedstawiało kobietę personifikującą wolność, czczoną jako bogini rozumu. Ten festiwal, powtarzany w innych miastach, miał na celu zastąpienie rytuałów chrześcijańskich świeckimi uroczystościami, uosabiając pragnienie rewolucjonistów, aby zastąpić dogmaty religijne racjonalizmem oświecenia. Ruch miał również swoje brutalne aspekty, szczególnie prześladowanie duchowieństwa i pobożnych wierzących. Kapłani oporni byli skazani na wygnanie lub egzekucję, a regiony takie jak Wandea, gdzie silne były uczucia katolickie i rojalistyczne, doświadczyły surowej represji. Wojna w Wandei stała się synonimem masowych okrucieństw, w tym niesławnych noyades, masowych utonięć, wykonanych przez Jean-Baptista Carriera w Nantes. Mrożące krew w żyłach słowa Carriera „uspokoiłem Wandę” odbijały bezwzględną skuteczność tej represji. Nazwy ulic i przestrzenie publiczne pozbyły się swoich religijnych konotacji, przyjmując świeckie lub rewolucyjne tematy. Rewolucyjny kalendarz, wprowadzony w październiku 1793 roku, zlikwidował niedziele i święta chrześcijańskie, a lata zaczynały się od 22 września 1792 roku, dnia założenia Republiki. Ta reforma kalendarza była symboliczną próbą wymazania wpływu Kościoła na francuskie życie. Kulturowa i społeczna struktura Francji została znacząco dotknięta przez te zmiany, chociaż wsparcie dla dekrystianizacji było wśród niektórych miejskich populacji, wiele z wiejskiej Francji pozostało mocno chrześcijańskich, często potajemnie praktykując swoją wiarę. Filozof Edmund Burke, krytykując rewolucję, stwierdził: era rycerstwa minęła, nadeszła era sofistów, ekonomistów i kalkulatorów. Okres terroru był szczytem kampanii dekrystianizacji, gdzie antyreligijne środki były stosowane najbardziej rygorystycznie. Jednakże po egzekucji Robespiera 28 lipca 1794 roku i następującej po nim reakcji termidoriańskiej, praktyki religijne powoli powróciły, a kościoły zaczęły się ponownie otwierać. W cieniu gilotyny. Niebezpieczeństwa dla edukatorów i intelektualistów we Francji rewolucyjnej. Gdy płomienie rewolucji francuskiej ogarnęły naród, przyniosły nie tylko polityczne przewroty, ale również niebezpieczną erę dla edukatorów i intelektualistów. Utknęli w ogniu krzyżowym szybko zmieniających się ideologii. Wielu z tych, którzy niegdyś popierali oświecenie i postęp, znalazło się w obliczu gniewu samej rewolucji, którą pomogli zainspirować. Intelektualna żywotność XVIII-wiecznej Francji, kształtowana przez takie postacie jak Voltaire,
Rousseau i Diderot przygotowała grunt pod rewolucję. Ci filozofowie głosili rozum i indywidualne prawa, nieświadomie torując drogę do radykalnych zmian. Jednakże wzrost do władzy Jakobinów w 1792 roku oznaczał zmieniający się nurt. Rewolucjoniści, niegdyś sprzymierzeńcy ideałów oświecenia, stali się coraz bardziej podejrzliwi wobec intelektualistów, kojarząc ich z postrzeganą korupcją Ancien Régime. Antoine Lavoisier, ojciec współczesnej chemii, tragicznie uosabiał te zmiany. Pomimo swoich naukowych przełomów, rola Lavoisiera jako poborca podatkowego de la Ferme Générale przypieczętowała jego los. Jego egzekucja w 1794 roku była ogromną stratą, opłakiwaną przez matematyka Josepha Louisa Lagrange, który powiedział: wystarczyła im chwila, aby ściąć tę głowę i 100 lat może nie wydać kolejnej takiej. Wpływ na edukację był równie ogromny. Reformy Konwentu Narodowego w 1793 roku miały na celu dostosowanie edukacji do rewolucyjnych wartości. Założenie École Polytechnique w 1794 roku było krokiem w kierunku modernizacji edukacji, skupiając się na naukach praktycznych kosztem studiów klasycznych. Jednakże zamknięcie tradycyjnych uniwersytetów i akademii zahamowało wyższą edukację. Te instytucje, niegdyś kolebki intelektualnej myśli, były teraz postrzegane jako siedliska kontrrewolucyjnych nastrojów. Dziennikarze i pisarze również poruszali się po niebezpiecznych wodach. Camille Desmoulins, początkowo żarliwy rewolucjonista, uosabiał niebezpieczeństwa, przed którymi stanęli intelektualiści dysydenci. Jego późniejsze pisma, nawołujące do zakończenia terroru i krytykujące politykę Jakobinów, doprowadziły do jego upadku. Aresztowany i stracony razem z Dantonem w 1794 roku, los Desmoulinsa był ponurym przypomnieniem o nietolerancji rewolucji na odmienne poglądy. Przewidująco napisał: rewolucja jak Saturn pożera własne dzieci. Zasięg rewolucjonistów rozciągnął się również na szkoły. Nauczyciele byli naciskani, aby przyjąć program nauczania przesiąknięty rewolucyjną ideologią. Najmniejsze odstępstwo od tej nowej normy mogło skutkować zwolnieniem lub aresztowaniem, stawiając edukatorów w niepewnej sytuacji. To ideologiczne egzekwowanie stłumiło akademicką wolność i kreatywność, przekształcając szkoły w żyzne grunty dla rewolucyjnego dogmatu. Kobiety intelektualiści i edukatorki również stanęły w obliczu straszliwych konsekwencji. Olympe de Gouges, znana ze swoich feministycznych i abolicjonistycznych pism, była wybitną ofiarą tej ideologicznej czystki. Jej egzekucja w 1793 roku za opozycję wobec reżimu Jakobinów i działalność na rzecz praw kobiet była surowym świadectwem brutalnego tłumienia opozycyjnych głosów przez rewolucję. Szeroka społeczność akademicka poniosła ogromne straty. Atmosfera podejrzeń i strachu doprowadziła do masowej emigracji intelektualistów lub zmusiła ich do ukrycia się. Tragiczna historia filozofa Condorceta jest ilustracyjna. Zwolennik reform edukacyjnych i praw kobiet, Condorcet został zmuszony do ucieczki w 1793 roku z powodu swoich powiązań z żyrondystami. Jego późniejsza śmierć w więzieniu w 1794 roku była przejmującym zakończeniem życia poświęconego ideałom oświecenia. W następstwie rewolucji Francja zmagała się z intelektualną pustką. Prześladowanie i eksodus edukatorów i myślicieli zostawiły bliznę na krajobrazie intelektualnym narodu. To był okres, w którym dążenie do radykalnych zmian paradoksalnie tłumiło właśnie ten postęp, który chciało się promować. Szepty hartowności. Nieopowiedziane historie przetrwania w czasie rewolucji francuskiej. Rewolucja francuska, okres naznaczony zamieszaniem i rozlewem krwi, był również świadkiem niezwykłych opowieści o przetrwaniu. Wśród chaosu niektórzy ludzie wykazali nadzwyczajną wytrzymałość i przebiegłość, aby przepłynąć przez zdradzieckie prądy tego burzliwego okresu. Jedną z takich historii jest ta o Madame Tussaud, urodzonej jako Marie Grossholz. Dziś znana z muzeów woskowych, jej podróż przez rewolucję była pełna niebezpieczeństw. Jako artystka biegła w modelowaniu wosku. Początkowo pracowała z Filipem Curtiusem, tworząc woskowe popiersia znanych postaci. Ten zawód umieścił ją w bliskiej styczności z rodziną królewską
i czołowymi rewolucjonistami, co było niebezpiecznym związkiem w czasie terroru. Aresztowana i uwięziona, ledwo uniknęła gilotyny, najwyraźniej uratowana przez swoją sztukę. Tussaud została zmuszona do udowodnienia swojego poparcia dla rewolucji poprzez tworzenie masek śmierci straconych arystokratów, w tym Marii Antoniny i Ludwika XVI Mrocznego Zadania, które zapewniło jej przetrwanie. Rozmyślając o swoich doświadczeniach, Tussaud kiedyś zauważyła: miałam rzadki przywilej sprawiania, że potężni tej ziemi trzęsą się i płaczą. Inną historią przebiegłości i hartu ducha jest ta o Joséphie Fouché. Początkowo zwolennik rewolucji, a później ważna postać w rządzie Robespiera, Fouché wykazał niezwykłą zdolność do adaptacji do zmieniającego się krajobrazu politycznego. Po stracie przychylności i stawieniu czoła aresztowaniu, Fouché nie tylko przetrwał, ale także odniósł sukces, ostatecznie zostając ministrem policji pod Napoleonem Bonaparte. Jego przetrwanie przypisywane było jego sprytnemu manewrowaniu politycznemu i niezwykłej zdolności do dostosowywania się do panujących władz. Fouché, znany ze swojego bezwzględnego pragmatyzmu, kiedyś stwierdził: nie wystarczy być patriotą, trzeba także być do tego zdolnym. Opowieść o Charlesie François Dumouriezie, generale w armii rewolucyjnej, jest równie porywająca. Po zdobyciu znaczących zwycięstw de la rewolucji, Dumouriez stał się rozczarowany coraz większą radykalizacją rządu. W 1793 roku, stając w obliczu aresztowania za zdradę, zdezerterował do Austriaków odważny ruch, który pozwolił mu uniknąć egzekucji. Jego ucieczka do obcych krajów była świadectwem jego strategicznego geniuszu i znaczenia elastyczności w czasach kryzysu. Dumouriez, rozmyślając o swojej decyzji, później napisał: dobrze służyłem mojemu krajowi, teraz muszę uratować siebie. Wśród tych znanych postaci byli też nieśpiewani bohaterowie, których strategie przetrwania opierały się na prostych aktach odwagi i ludzkości. Jedną z takich osób był lekarz Jeana Paula Marata, Charles Cabanis. Pomimo swojego związku z Maratem, radykalną postacią, Cabanis zdołał przepłynąć przez niebezpieczny polityczny krajobraz dzięki połączeniu dyskrecji i szacunku, który zdobył jako lekarz. Historia Elisabeth Vigée-Lebrun, znanej portrecistki, również podkreśla niuanse przetrwania podczas rewolucji. Jej bliska styczność z Marią Antoniną postawiła ją w poważnym niebezpieczeństwie po upadku monarchii. Vigée-Lebrun udała się na dobrowolne wygnanie po Europie, wykorzystując swój artystyczny talent, aby zdobyć względy i ochronę różnych europejskich dworów, aż było bezpiecznie wrócić do Francji. Być może jednym z najbardziej uderzających przykładów przetrwania byli więźniowie masakr wrześniowych w 1792 roku. Wśród chaosu niektórzy więźniowie przetrwali przez czysty przypadek lub szybkie myślenie. Anegdoty roiły się od opowieści o osobach, które albo udawały śmierć, albo używały swojego dowcipu i umiejętności oratorskich, aby przekonać tłumy o swojej niewinności lub rewolucyjnym zapał. Opowiadając tę historię, jest jasne, że przetrwanie w czasie rewolucji francuskiej często zależało od kombinacji czynników, pozycji społecznej, osobistych koneksji, zdolności do dostosowywania się do szybko zmieniających się okoliczności i w wielu przypadkach czystego przypadku. Te narracje, wplecione w fabułę rewolucji, dostarczają fascynującej perspektywy na złożoności ludzkiego przetrwania w jednym z najbardziej burzliwych okresów historii. Gdy zagłębiamy się w ostatni rozdział naszej podróży przez burzliwą epokę rewolucji francuskiej, staje się jasne, dlaczego przetrwanie było luksusem, na który niewielu mogło sobie pozwolić. Od 1789 do 1799 roku ulice Francji były szachownicą nieprzewidywalności i niebezpieczeństwa, gdzie cień gilotyny ponuro wisiał nad każdą warstwą społeczeństwa. Królowie i królowe, intelektualiści tacy jak Lavoisier i rewolucjoniści tacy jak Robespierre, wszyscy padli pod niezróżnicowaną kosą rewolucji. Był to czas żywo uchwycony przez mrożącą krew w żyłach Maksymę Maksymiliana Robespiera. Sekret wolności leży w edukowaniu ludzi, podczas gdy sekret tyranii polega na utrzymywaniu ich w niewiedzy. Ta era, oznaczona dążeniem do wolności, oświetliła kruchą równowagę między rewolucyjnymi ideałami a ciemnością ludzkiej natury uwolnionej w ich dążeniu.
Tak więc, rozmyślając o ognistym tyglu rewolucji francuskiej, staje się oczywiste, że przetrwanie tych burzliwych lat było mniej kwestią przewidywania, a bardziej tańcem z przeznaczeniem wśród płomieni zmian –